Cześć, witajcie. Kiedy ostatni raz nagrałem film na temat witaminy B17, spotkałem się z zarzutami części osób, że odbieram ludziom nadzieję. Dlatego, że witamina B17 leczy raka, natomiast chemioterapia raka wyleczyć nie może. W związku z tym ja tutaj zadaję pytanie, kto odbiera nadzieję? Trzeba wziąć pod uwagę, że większość osób chorych na raka jednak mimo wszystko korzysta z konwencjonalnej chemioterapii. A więc mówiąc, że chemioterapia nie zadziała, również i tym osobom odbieramy nadzieję. Poza tym spotkałem się z opinią wielu osób, że witamina B17 wyleczy każdego raka. Oczywiście wiem, że to nie jest niemożliwe z własnego doświadczenia. Znam wielu pacjentów, którzy stosowali witaminę B17 w czasie terapii w Dortmundzie i w Hanowerze w Niemczech, gdzie stosuje się tak zwaną terapię metaboliczną, właśnie opartą m.in. na witaminie B17 i niestety bez żadnych rezultatów. Koszt takiej terapii za to wynosi około 5000 euro miesięcznie. I większość osób twierdzi, że wprowadzenie witaminy B17 na rynek farmaceutyczny spowodowałoby bankructwo firm farmaceutycznych, dlatego że ludzie nie chorowaliby na rak. Jest to oczywiście nieprawda, dlatego że opatentować można nie tylko lek, ale również formę wytwarzania danego leku. Czy to będzie kapsułka, czy to będzie ampułka, czy to będzie czopek. Weźmy dla przykładu kwasy omega-3. Oczywiście możemy je dostarczać w sposób naturalny z pożywieniem, ale ile jest preparatów czy suplementów zawierających kwasy omega-3 i omega-6? Ale przejdźmy teraz do konkretów. Witamina B17 to nie jest nazwa ani medyczna, ani biochemiczna. Jest to po prostu nazwa zwyczajowa. To nie jest witamina. Żeby dany związek mógł być nazwany witaminą, musi spełniać co najmniej dwa kryteria. Po pierwsze, nie może być produkowany przez organizm, czyli musi być dostarczany z zewnątrz. A po drugie, musi być niezbędny do życia. Witamina B17 nie jest niezbędna do życia. Gdy nie weźmiemy tego związku, to nie umrzemy. No, spełnia tylko ten drugi warunek, to znaczy nie jest produkowana endogennie przez organizm. W związku z tym nie można nazwać tego związku witaminą. Z tego samego powodu na przykład witamina C nie jest witaminą u wielu zwierząt, dlatego że same syntetyzują ten związek. Jak również niektórzy uważają, że witamina D3 nie jest witaminą, ponieważ nie jest związkiem egzogennym, może być wytwarzana przynajmniej w pewnych okolicznościach pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Moi drodzy, jak działa amigdalina, czyli witamina B17? Jej działanie przypisuje się powstającym w wyniku rozkładu jonom cyjanowodorowym, czyli po prostu cyjankom. Oprócz tego amigdalina rozpada się na związki, które nie mają większego znaczenia, a m.in. na aldehyd benzoesowy i glukozę. I te jony cyjankowe, przypomnijmy z chemii, blokują działanie cytochromów, a mianowicie oksydazy cytochromowej w łańcuchu oddechowym, czyli po prostu powodują śmierć komórki przez uduszenie. A więc, żeby jony cyjankowe mogły zadziałać, komórka musi wykorzystywać cytochromy do swojego oddychania i musi korzystać z tak zwanego łańcucha oddechowego. I tak jest we wszystkich zdrowych komórkach, przynajmniej w większości zdrowych komórek, to znaczy oddychanie składa się z trzech etapów, to jest glikoliza, cykl Krebsa, czyli kwasów trójkarboksylowych i w końcu ten łańcuch oddechowy z udziałem cytochromów. I na tym trzecim etapie działa amigdalina, czyli blokuje ten łańcuch oddechowy i powoduje śmierć komórki. Ale moi drodzy, w komórkach nowotworowych tak oddychanie nie wygląda. W komórkach nowotworowych bardzo często, nie we wszystkich nowotworach, ale bardzo często przeprowadzany jest tylko pierwszy etap oddychania, glikoliza, i to inaczej, w inny sposób niż w komórkach zdrowych, mianowicie glikoliza w warunkach tlenowych. O ile prawidłowo komórka w warunkach tlenowych przeprowadza cykl kwasów trójkarboksylowych, ponieważ dostarcza on dużo więcej energii i cykl i łańcuch oddechowy, o tyle komórka nowotworowa skupia się tylko na glikolizie i na tym poprzestaje. To znaczy przeprowadza tylko glikolizę i nie korzysta z cytochromów, nie przeprowadza tego łańcucha oddechowego. W związku z tym te cytochromy nie są jej potrzebne do oddychania. Czyli wprowadzenie cyjanku do komórki oddechowej nie powoduje jej śmierci, ponieważ
po prostu blokuje cytochromy, z których komórka nowotworowa i tak nie korzysta, ponieważ nie przeprowadza łańcucha oddechowego, a wyłącznie glikolizę, inaczej niż komórka zdrowa. A więc punkt uchwytu działania cyjanków nie wiąże się jakby z tym, z komórką nowotworową, ponieważ komórka nowotworowa nie korzysta z tych enzymów, które są blokowane przez cyjanki. To tak jakby, moi drodzy, podać antybiotyk w celu, nie wiem, leczenia bólu głowy. To by się zupełnie mijało z celem. Dlatego jony cyjankowe na większość komórek nowotworowych po prostu nie mogą zadziałać. Z jakich powodów? O tym przed chwilą właśnie powiedziałem. Ale moi drodzy, zwolennicy leczenia witaminą B17 powołują się na mocny argument. Mianowicie komórki nowotworowe zawierają enzym beta-deglukozydazę, amigdalinazę, która powoduje w komórce nowotworowej rozkład amigdaliny do jonów cyjanowodorowych, do jonów cyjankowych, które mają uśmiercać komórkę nowotworową. Natomiast zdrowe komórki zawierają inny enzym, rodanazę, która pod względem chemicznym jest po prostu transferazą siarkową tiosiarczanów. I ten enzym powoduje przekształcenie toksycznych jonów cyjankowych w nietoksyczne jony rodankowe, czyli tiosiarczkowe, które są wydalane następnie z moczem. Czyli w komórkach zdrowych występuje rodanaza, w komórkach nowotworowych brak rodanazy, natomiast występuje właśnie beta-deglukozydaza. Późniejsze badania jednak, począwszy od 2008 roku, między innymi doniesienia, badania przeprowadzone w Japonii i dalej później, wykazały, że w komórkach nowotworowych, takich jak rak piersi, rak prostaty, rak jelita grubego, czyli najczęściej występujących nowotworach złośliwych, enzym beta-deglukozydaza może w ogóle nie występować. Może występować, ale może być w ogóle nieaktywny. I co ciekawe, enzym amigdalinaza, czyli no właśnie ta beta-deglukozydaza, jak wspomniałem, może nie występować, a co ciekawe, enzym rodanaza może być nieobecny, ale w niektórych przypadkach również jest obecny. Czyli nie ma tutaj takiej reguły, że komórki nowotworowe zawierają tylko z tych jeden, z tego, tylko enzym właśnie beta-deglukozydazę, dlatego że wykryto rodanazę również w komórkach nowotworowych. Co więcej, rodanazę wykryto również w tkankach, no jak wiadomo, nienowotworowych, a na przykład ten drugi enzym, czyli beta-deglukozydaza, również może występować w komórkach zdrowych, nie tylko nowotworowych. Na przykład jest obecna w rąbku szczoteczkowym jelita cienkiego. I moi drodzy, beta-deglukozydaza, która w komórkach nowotworowych ma rozkładać amigdalinę na toksyczne jony cyjankowe, działa optymalnie w pH obojętnym i lekko zasadowym, czyli pH 7 do 8. Natomiast nie działa w pH kwaśnym. I tutaj to jest bardzo ważne, dlatego że intensywnie proliferujące, czyli dzielące się komórki nowotworowe, które przeprowadzają, jak wcześniej wspomniałem, glikolizę, produkują kwas mlekowy, który zakwasza ich środowisko, nie tylko wnętrze komórki nowotworowej, ale również otoczenie, czyli tak zwane matrix, przez co tkanka nowotworowa ma niższe pH z reguły niż tkanka zdrowa. Czyli pH tkanki nowotworowej wynosi dużo poniżej 7, czyli jest kwaśny. I w tym pH enzym beta-deglukozydaza po prostu nie działa. Czyli w komórkach nowotworowych istnieje ten enzym, który miałby powodować powstawanie jonów cyjankowych, ale pH komórki nowotworowej jest na tyle niskie, przez ten kwas mlekowy powstały w wyniku glikolizy, że ten enzym po prostu nie działa. Czyli jest obecny w dużych ilościach, ale nie działa, bo pH mu nie sprzyja. Tak to można ująć w skrócie. Co więcej, amigdalina rozkłada się nie tylko pod wpływem enzymu beta-deglukozydazy, ale ulega rozkładowi także w samym kwaśnym środowisku. Czyli można by było sądzić, że w komórkach nowotworowych ulegnie rozkładowi, mimo że tego enzymu nie ma. Ale jak wspomniałem, zakwaszone jest całe otoczenie guza, a więc ten matrix, czyli amigdalinaza, amigdalina rozkłada się już na zewnątrz komórki nowotworowej w niższym pH, zanim dostanie się do środka. Druga sprawa,
Zwróćmy uwagę na to, że komórki nowotworowe nie pochłaniają wszystkiego, co mają w pobliżu. To tak jak my nie jemy wszystkiego, co dostaniemy na talerzu. Czyli wprowadzając do organizmu amigdalinę, komórka nowotworowa po prostu nie będzie pobierała tego związku, ponieważ nie jest jej potrzebny do życia. A jeżeli ten związek dostanie się do komórki nowotworowej, zostanie z niej wyrzucony, ponieważ komórka nowotworowa wykształciła mechanizmy ochronne, zwane opornością wielolekową, między innymi glikoproteinę P, czyli PGP, które przechwytują amigdalinę i od razu wyrzucają ją na zewnątrz, zanim rozłoży się na jony cyjankowe. Zresztą ten mechanizm został już dosyć dokładnie poznany. No to zwolennicy leczenia witaminą B17 wpadli na taki pomysł, żeby łączyć amigdalinę z glukozą. Ma to sens, bo to jest tak zwany koń trojański. Skoro komórka nowotworowa pochłania ogromne ilości glukozy, to pochłonie tę glukozę razem z tą amigdaliną. Amigdalina później się rozłoży w komórce nowotworowej i ją zabije. Moi drodzy, rzeczywiście komórka nowotworowa pochłania glukozę, dlatego że przeprowadza glikolizę. I rzeczywiście może pochłonąć glukozę razem z witaminą B17. Ale uwaga! Komórki nowotworowe, dana populacja komórek nowotworowych jest bardzo heterogenna. To znaczy charakteryzuje się różnymi właściwościami. To nie są klony. Mimo, że one się dzielą, to nie powstają klony. Część z tych komórek charakteryzuje się zupełnie innymi właściwościami. Różnice polegają na szybkości proliferacji, czyli podziałów, przeprowadzaniem reakcji chemicznych, stopniem mutacji, które zaszły w tych komórkach. Na przykład część z tych komórek nowotworowych będzie nieaktywna, czyli będzie przeprowadzała bardzo metabolizm na bardzo niskim poziomie, nie będzie się bardzo słabo dzielić i nie będzie pochłaniała tej glukozy z tą witaminą B17. Natomiast część komórek intensywnie proliferujących może pochłaniać glukozę z witaminą B17 i nawet zakładając, że one obumrą, to i tak z tej populacji komórek uśpionych, charakteryzujących się niskim współczynnikiem proliferacji, czyli tak charakteryzowany przez tak zwany indeks proliferacji Ki67, może się w przyszłości odtworzyć populacja komórek agresywnych, czyli intensywnie dzielących się. Czyli amigdalina zadziała tylko na część komórek, nie na wszystkie, ponieważ komórki są heterogenne, charakteryzują się innym stopniem proliferacji, część z tych komórek jest uśpiona, na które amigdalina nie zadziała, ale po pewnym czasie z tych komórek uśpionych, w cudzysłowie, może odtworzyć się populacja komórek heterogennych. Czyli mówiąc inaczej, skoro nowotwór charakteryzują, zbudowany jest z różnych komórek, o różnych właściwościach, no to amigdalina nie będzie na te komórki działała w takim samym stopniu. Na część zadziała, na część nie. Druga sprawa, rzeczywiście w badaniach in vitro wykazano w kilku przypadkach, że amigdalina niszczy niektóre komórki nowotworowe. Ale przypomnę, badania in vitro to są badania przeprowadzane w buteleczkach, w probówkach, gdzie sztucznie jest podtrzymywane pH na stałym poziomie, czyli odpada tutaj proces zakwaszenia komórki, o którym wcześniej powiedziałem. Po drugie, komórki występują w postaci zawiesiny, czyli one nie tworzą zwartej masy. Więc jeżeli do zawiesiny dodamy jakiś związek, to jednolicie komórki będą w tym związku zawieszone. Natomiast gdy nowotwór tworzy guz i my damy tam amigdalinę, nawet są propozycje, żeby wstrzyknąć tą amigdalinę bezpośrednio do guza, to również oczywiście w niektórych przypadkach nie jest możliwe, dlatego że na przykład nie wszystkie nowotwory rosną w formie guza, na przykład białaczki, na przykład niektóre nowotwory trzustki czy piersi od razu rosną w postaci dyfuzyjnej, czyli rozproszonej, więc wstrzyknięcie w tych przypadkach do guza nie jest możliwe. Ale jeżeli rośnie na przykład w postaci guza i my podamy tam amigdalinę, no to ona nie rozprowadzi się równomiernie po całym guzie, dlatego że tam występuje ciśnienie parcjalne, które przeciwdziała tym procesom dyfuzji, występują zwłóknienia, martwica i różna zawartość tlenu, przez co ten związek rozejdzie się po niektórych komórkach, a do niektórych w ogóle nie dotrze. Po drugie, jony cyjankowe to są związki rozpuszczalne w wodzie, a więc docierają do środowiska hydrofilnego. Jeżeli komórki nowotworowe rozwijają się lub nastąpi przerzut do środowiska lipofilnego, czyli tam, gdzie jest tłuszcz, to po prostu te jony tam się nie dostaną. Na przykład, jeżeli są przerzuty czy rozwój nowotworów w piersi, gdzie jest dużo tkanki tłuszczowej, w sieci, czyli w tkance tłuszczowej, gdzie znajdują się węzły chłonne, to jony cyjankowe nie dostaną się do węzłów chłonnych i tam nie zabiją raka. Amigdalina tam się nie dostanie.
w kościach, gdzie są kompartmenty trudno dostępne, takie jak kości. Tak jak na przykład mózg, gdzie jest bariera krew-mózg i te związki nie są po prostu przepuszczane. Czyli wiadomo, że amigdaliny po prostu nie dostanie się do wielu tkanek kompartmentów inaczej niż w warunkach in vitro, bo po prostu jest nieprzepuszczalna przez lipofilność tkanek lub przez z racji istnienia kompartmentów, które utrudniają przenikanie związku z racji istnienia naturalnych barier, na przykład bariera krew-mózg, lub są po prostu trudno dostępne, tak jak na przykład tkanka kostna. Moi drodzy, czyli biorąc pod uwagę to, co powiedziałem do tej pory, napotykamy na pewne trudności w ogóle w stosowaniu witaminy B17 i dlatego większość lekarzy podchodzi do tego sceptycznie i po prostu nie jest dla nikogo tajemnicą, że medycyna konwencjonalna uważa, że leczenie amigdaliną jest i będzie nieskuteczne. No dobrze, a co w takim razie na temat profilaktycznego przyjmowania witaminy B17? Czyli doustnie zjadamy pestki z moreli czy z brzoskwiń, które zawierają tę witaminę i co się wtedy dzieje? Prawa biochemii są nieubłagane. W żołądku pod wpływem kwaśnego środowiska amigdalina już jest rozkładana do jonów cyjankowych, które są pochłaniane przez rąbek szczoteczkowy, jelit, i tam przy udziale enzymu rodanazy są przekształcane w jony rodankowe, które są wydalane z moczem, a część jonów rodankowych dostaje się do wątroby. Część amigdaliny jest wchłaniana, ale to wchłanianie jest bardzo słabe, na poziomie 3%. Dostaje się do wątroby, gdzie również zostaje rozłożone do cyjanku, a wątroba przekształca je w jony rodankowe i wydala z moczem. A większa część rozłożonej w żołądku amigdaliny, czyli większa część tych jonów cyjankowych, dostaje się do żyły wrotnej, dostaje się do wątroby i tam jest unieczyniana do nietoksycznych rodanków. Czyli działanie amigdaliny przyjętej doustnie ogranicza się do błony śluzowej przewodu pokarmowego. Stąd u niektórych po dużych dawkach tego związku występują na przykład wymioty, nudności, brak apetytu i do wątroby. I tutaj występuje tak zwany efekt pierwszego przejścia. Prawie 100% amigdaliny jest unieczyniane w wątrobie. Czyli nie dochodzi do innych tkanek. Czyli jeżeli my przyjmiemy amigdalinę doustnie, to ona nie dostanie się na przykład do piersi, nie dostanie się do skóry, nie dostanie się do trzustki, nie dostanie się do naszego jelita grubego, nie dostanie się do innych narządów, na przykład do serca, do mięśni, dlatego że jest w całości rozkładana przez wątrobę do nietoksycznych rodanków i nie osiąga tych docelowych narządów, więc rzecz jasna, skoro nie osiąga tych docelowych narządów, to nie może zadziałać. Moi drodzy, bardzo często mówi się, że amigdalina jest nietoksyczna. Tymczasem były opisywane przypadki zatrucia, ale rzeczywiście to zatrucie zdarza się wyjątkowo rzadko, dlatego że tak jak wspomniałem, organizm dysponuje mechanizmami, m.in. tą rodanazą, która unieczynia jony cyjankowe do nietoksycznych rodanków. Ale zwróćmy jeszcze na jedną uwagę rzecz. W badaniach in vitro to stężenie amigdaliny było na tyle wysokie, że gdy ekstrapolowano je do stężenia osiąganego w surowicy, okazało się, że byłyby to dawki dla nas śmiertelne. Nawet wstrzyknięcie takiej śmiertelnej dawki do guza spowodowałoby od razu rozprowadzenie tej dawki po całym organizmie, bo przypominam, nowotwór jest bogato ukrwiony, m.in. przez VEGF, czyli czynniki hormonopodobne wzrostu, które stymulują angiogenezę, czyli produkcję naczyń, spowodowałoby to rozprowadzenie całego związku od razu po całym organizmie i zatrucie. Bo część jonów cyjankowych byłaby przekształcona w rodankowe, enzym został, rodanaza zostałby nasycony i pozostała część jonów cyjankowych już działałaby toksycznie, powodując zatrucie. I taka ilość, która byłaby potrzebna do zabicia raka, nie wystarczyłoby na to enzymu rodanazy, żeby tę ilość jonów cyjankowych przekształcić po prostu w jony rodankowe. Jakbyśmy przenieśli te badania in vitro na in vivo, czyli chcielibyśmy osiągnąć takie same stężenia, które osiągnięto w probówce, do takich stężeń, które by osiągnięto w naszej krwi. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że to będzie na tyle, co miałem na ten temat do powiedzenia. Pragnąłem tylko zwrócić uwagę obiektywnie na pewne trudności w stosowaniu witaminy B17 i dlaczego medycyna konwencjonalna bardzo sceptycznie podchodzi do leczenia, do tej formy terapii. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was. Cześć.